Jestem Wesoły Romek, zbuduję z Tobą domek. Odwiedź Składy Budowlane Wesołek. Styropian Fasada Ekspert o grubości 10 cm za jedyne 6 zł 50 groszy za płytę. Materiały budowlane Wesołek. Wysoka jakość w rozsądnej cenie. Paulina Sadowska-Owczarek, witam Państwa i zapraszam na weekendowy przegląd wydarzeń. Taki widok zdarza się niezwykle rzadko, nawet w miejscach, w których wiadomo, że te zwierzęta żyją. Dlatego leśnicy przecierali oczy ze zdziwienia, kiedy kamera fotopułapki w okolicach Krupy w nadleśnictwie Antonin nagrała dwa młode wilki. Niedowierzanie było tak duże, że potrzebna była opinia specjalistów, którzy rozwiali wszelkie wątpliwości. Pierwszy raz parę wilków zauważył jeden z pracowników nadleśnictwa Antonin w czasie obchodu lasów. Jednak nie był pewien, czy to faktycznie te zwierzęta, czy zdziczałe psy. Później, 23 września, para została uchwycona przez kamerę fotopułapki na terenie leśnictwa Krupa w gminie Sośnie. Nagranie przesłano specjalistom, którzy potwierdzili, że to młode, około 2-letnie wilki. Nie jest to pierwszy przypadek, kiedy te zwierzęta były widziane w naszej okolicy i, jak mówią myśliwi, zapewne nie ostatni. Wilki opuszczają swoje dotychczasowe miejsca bytowania w poszukiwaniu pokarmu. W ocenie myśliwych wiąże się to ze wzrostem liczebności populacji jelenia. Wilki polują na jelenie, szukają tego pożywienia i wędrują za chmarami jeleni. Te wilki, które były spotykane w Antoninie, prawdopodobnie przyszły z zachodniej części naszego kraju, z okolic województwa lubuskiego. Natomiast w naszych lasach, tutaj bliżej Kalisza, też w okolicach Brudzewa, Jarantowa, widziana była para wilków w tym roku. Kilka lat wcześniej widziana była pojedyncza sztuka. Te wilki z kolei zakładamy, że przyszły z okolic Puszczy Bydgoskiej, gdzie na stałe bytują dwie albo nawet trzy watahy tych zwierząt. W Polsce żyje około 1200 wilków. Od 1989 roku jest to gatunek chroniony. Średnio dorosły osobnik porusza się z prędkością 8 km na godzinę, ale potrafi biec także z prędkością 60 km. Dziennie potrafi pokonać odległość nawet 20 km. To nie będzie dobra informacja dla kierowców. Przedłuży się remont ulicy Łódzkiej, czyli nie uda się zakończyć wszystkich prac w tym miesiącu. Drogowcy tłumaczą, że wszystko przez problemy z siecią energetyczną i złą pogodę. Zapewniają jednak, że 1 listopada na cmentarz Tyniecki będzie można dojechać bez większych niż w latach poprzednich przeszkód. Wszystko miało być gotowe przed 1 listopada, jednak teoria jedno, a praktyka drugie. Dlatego termin zakończenia prac się przedłużył, a przed wszystkimi świętymi drogowcy chcą, by po stronie cmentarza na długości od ulicy Miłej do mostu na Swędrni pojawił się chodnik. Po drugiej stronie pazy dla pieszych oraz ścieżka rowerowa mają być wybudowane do PZMOT-u. Pozostały fragment do ulicy Rajskowskiej oraz przystanek będą remontowane już w listopadzie. Chcemy, ażeby na całej szerokości i na całej długości remontowanego odcinka ulicy Łódzkiej, czyli od ulicy Miłej tutaj w kierunku do rzeki Swędrni, na całej szerokości jezdni długości była ułożona warstwa wyrównawcza bitumiczna. Cała jezdnia na całej szerokości była wolna od jakichkolwiek przeszkód. Wykonane zostanie tymczasowe oznakowanie, które zapewni tą właściwą organizację ruchu. Pasy zewnętrzne, tak jak w latach poprzednich, zostaną zamienione na parkingi. Drogowcy na Łódzką wrócą 3 listopada. Wtedy zostanie dokończony chodnik i ścieżka rowerowa od PZMOT-u do ulicy Rajskowskiej. Remont to także budowa nowych zatok przystankowych, zjazdów i montaż oświetlenia. Koszt prac wyniesie 4 miliony złotych. Minimum 50% ma zostać sfinansowane z Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa. O tej sprawie mówiliśmy jako pierwsi. Wówczas zaledwie kilka z kilkudziesięciu oszukanych osób zdecydowało się złożyć zawiadomienie o przestępstwie. Ich wysiłek nie poszedł na marne. Kamerzysta, który zniszczył wspomnienia ze ślubu wielu parom, został zatrzymany przez policję i postawiono mu zarzut oszustwa. Funkcjonariusze Wydziału Kryminalnego proszą teraz o kontakt wszystkie osoby, które mogły paść ofiarą Dawida O. i nie zgłaszały wcześniej tego faktu organom ścigania.
O sprawie nieuczciwego kamerzysty pisaliśmy na początku lipca tego roku na portalu faktykaliskie.pl. Dziś, gdy oszusta w końcu dosięgła sprawiedliwości, jeden z pokrzywdzonych, który chce zachować anonimowość, opowiada, w jaki sposób działał Dawid O. Na rok przed planowaną datą ślubu Dawid O. spotkał się ze mną, pokazał kilka urywków swoich prac, podpisał ze mną umowę, po czym pobrał zaliczkę w wysokości 30% od kwoty widniejącej na umowie. I ile to było? To było około 1000 zł. Zaliczka, tak? Zaliczka, tak. Niecały 1000 zł. Na miesiąc przed moim ślubem okazało się, że brakuje mu jednego kamerzysty, że najprawdopodobniej pojawi się sam, po czym pojawił się także z moim kolegą, który filmował ten ślub. Filmował zamiast profesjonalną lustrzanką, filmował lustrzanką za 1000 zł, z amatorskim szkłem, więc jakość nagrania od razu była już wątpliwa. No i nigdy nie wydał pełnego, kompletnego materiału. Na mój plener przyjechał rowerem. Nigdy z pleneru nie otrzymałem materiału, gotowego filmu także nigdy złożonego, kompletnego nie otrzymałem. Do dnia dzisiejszego, czyli rok po ślubie. Podobnych przypadków było co najmniej kilkadziesiąt. Oszukani przez kamerzystę skrzyknęli się na Facebooku. To tu informowali się o kolejnych przypadkach oszustw przez nieuczciwego kamerzystę, a także o składanych na jego działalność pozwach sądowych czy zgłoszeniach na policję. Postępowania jednak się przeciągały, a oszukani czuli się bezsilni, bo ani nie odzyskali pieniędzy, ani co ważniejsze, absolutnie bezcennej pamiątki z jednego z najpiękniejszych dni w życiu. Policja prowadziła w tym czasie swoje śledztwo. W miniony wtorek zatrzymała Dawida O. i postawiła mu zarzut oszustwa. Policjanci Wydziału Kryminalnego ustalili, że ten 27-latek od listopada 2013 roku do czerwca bieżącego roku oszukał ponad 20 osób. Mężczyzna ten podpisywał umowy, najczęściej z młodymi parami, na wideofilmowanie uroczystości weselnych, pobierał zaliczki i nie rozliczał się z tych zaliczek, nie przybywał też na te uroczystości weselne. Policjanci ustalili, że na tą chwilę straty wynoszą blisko 20 tysięcy złotych. Od swoich klientów 27-latek pobierał zaliczki na poczet świadczonych usług w kwotach od 400 do nawet 2000 zł. Pracujący nad sprawą policjanci Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą przypuszczają, że pokrzywdzonych może być więcej. Prosimy mieszkańców Kalisza, Ostrowa, Pleszewa, najbliższych okolic o zgłaszanie się do Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu, jeżeli byli pokrzywdzonymi w tej sprawie. Oszustowi grozi teraz od 6 miesięcy do 8 lat więzienia. Fatalne warunki życia, brak odpowiedniej opieki medycznej i unoszący się w powietrzu duszący fetor. W takich warunkach mają mieszkać pensjonariusze placówki opiekuńczej w Wolnicy pod Kaliszem, twierdzi część rodzin umieszczonych tam seniorów. Jak mówią urzędnicy, ośrodek nie ma nawet zgody gminy na prowadzenie takiej działalności, a mimo to sprowadza do siebie pensjonariuszy z całej Polski. Sprawa bulwersuje tym bardziej, że przytulisko prowadzi ta sama organizacja, co Dom Schronienia w Zgierzu. We wtorek z tamtejszego ośrodka karetki pogotowia ewakuowały 13 wycieńczonych podopiecznych. 5 z nich zmarło. Placówkę w Wolnicy wczoraj odwiedziła policja, a w piątek sanepid i urzędnicy od wojewody. Wczoraj reporterzy TVN ujawnili, że w domu schronienia w Zgierzu panują fatalne warunki. Po doniesieniach dziennikarzy do ośrodka wkroczyła kontrola. Wielu z około 100 podopiecznych było w bardzo ciężkim stanie. 13 osób w stanie skrajnego wyczerpania trafiło do szpitala. Byli odwodnieni i zawszeni. 6 osób zmarło. Zgierski ośrodek prowadził Marek Gen, który podaje się za księdza starokatolickiego. Mężczyzna jest poszukiwany teraz przez prokuraturę. Ośrodek w Zgierzu został zamknięty. Ta tragiczna historia ma swoją kontynuację w podkaliskiej wsi Wolica. Kościół starokatolicki otworzył tu drugą placówkę. Organizacja nie dostała jednak zgody od gminy na taką działalność. Wójt gminy Grodzisze Wielkie wystąpił z wnioskiem do wojewody wielkopolskiego w Poznaniu z prośbą o dokonanie kontroli i ustalenie standardu funkcjonowania tej placówki. Wcześniej do Urzędu Gminy Grodzisze Wielkie nie wpłynęła żadna informacja z prośbą o czy z informacją, że taka placówka rzekomo ma powstać? Oczywiście, żeby ta placówka mogła powstać, musiała mieć taką zgodę z gminy. Wy powinniście o tym wiedzieć. Tak, dokładnie. Zanim ta placówka powstała, powinna mieć
wcześniej taką zgodę. Ośrodek nie jest też zarejestrowany w żadnej z kategorii rejestru wojewody. Mimo to placówka działa i próbuje nawet pozyskiwać nowych podopiecznych. Z taką ofertą wystąpił do Kaliskiego Szpitala i GOPS-u w Godzieszach. Wolontariusze wbrew urzędowym faktom twierdzą, że placówka działa legalnie, a podopiecznym nie dzieje się krzywda. Jakie to są warunki? Bardzo dobre. Z jedną z wolontariuszek rozmawiamy o śmierci kilku pensjonariuszy bliźniaczego ośrodka w Zgierzu. Tam nikogo nie uśmiercił. No 5 osób zmarło. No to jak ja mam jutro umrzeć, to już ale i tak nie da rady, proszę pana. Ludzie tak masowo nie da rady, żeby... Piątkami całymi umierają w jeden dzień? Panie redaktorze, nie ma siły na to, no bo czas się kończy, świeczka gaśnie i tyle. Edmund Szypuliński, przerażony wieściami o śmierci pensjonariuszy w Zgierzu, przyjechał dziś do swojej babci, która przebywa w placówce prowadzonej przez tę samą organizację w Wolicy. Byliśmy wcześniej, to jeszcze jako tako było, nie? To żadnych tabletek nie dostaje, nic nie dostaje. A przecież ma nadciśnienie, ma serce. Wnuczek pensjonariuszki zabrał z ośrodka schorowaną babcię. Chodząc za nami, nie dadzą odejść pieszo, jak przyjechaliśmy, to jeszcze usiedliśmy na stówce. Ale już teraz to cały czas babka stoi i nie da się odejść. Jest mród. Jest mród, po prostu wszystko. Pieski latają, robią na podłogę. No i niestety, no, wiadomo, jak jest pies, psy się zatrzyma, jeszcze ludzie są nieumyci. Żadnej higieny. Pytamy się babki, dlaczego, czy nie ma swoich ubrań? Nie ma. Oni biorą, myją. No ale co ubieracie? No przynoszą coś tam. A opieka medyczna? Nie ma. Leki? Nie ma. Byliście w pokoju, gdzie tak, ciocia mieszka? Tak, i jakie warunki są? No, cztery łóżka stoją, jakieś tam szafeczka i to wszystko. No i śmierdzi. Lekarstwa brała pani dzisiaj? Nie. A powinna pani brać? No powinnam brać, ale... Na co pani choruje? No wszystko. Wszystko mnie dolega. I powinna pani brać lekarstwa? Powinnam, ale... Nie dostawała pani? Nie dostawałam, bo nie miałam. Lekarz mi nie wypisał, więc... Nie miałam leków w ogóle, więc obyłam się bez tego. Ocenę sytuacji panującej w tym ośrodku potwierdza pielęgniarka środowiskowa, która doskonale wie, na czym polega odpowiednia opieka paliatywna. Pielęgniarka miała zostawić tutaj pod opieką starszego pacjenta. Po tym, co zobaczyła, zmieniła swoje plany. Pomimo tego, że uzgodniłam, że na drugi dzień pacjent z Kaliskiego Szpitala pojedzie do tego domu, to zanim go wysłałam karetką, po prostu tam pojechałam sprawdzić, w jakich warunkach będzie przebywał. I to, co zostałam na miejscu, myślę, że na tyle mnie przeraziło. Tam nie było warunków na zasadzie, że ma pani jakąś stołówkę, łóżka. To były małe, niewielkie materace na takich podbudówce, czymś takim. I to wszystko. Tam nie było pościeli. Na wynajmowanym przez kościół starokatolicki terenie widzimy kilkunastu starszych pensjonariuszy. Wszyscy zamknięci za solidną bramą. Sprawę jedna z postronnych osób zgłosiła na policję. Ksiądz na pewno jest na miejscu. Ja mam tylko państwa prawo puścić. Dobrze, po kilku godzinach oczekiwania i my zostaliśmy wpuszczeni na teren obiektu. Ksiądz Kwietniewski, który kieruje teraz ośrodkiem, zapewnia, że pensjonariusze mają odpowiednią opiekę i warunki, a ośrodka nie można łączyć z wydarzeniami ze Zgierza, ani z Markiem N., choć to on podpisuje się pod korespondencją ośrodka w Wolicy. Ja stwierdzam, odchodząc od tematu zgierskiego, my prowadzimy zgodnie z tym. Dzisiaj jest obiad bardzo syty, są kalafiory, jest gulasz wieprzowy, są ziemniaczki, sosik, ciasto, kawa potem jest podawana. Gdzie oni to mieli? Niech pani zapyta, czy chcą wrócić do Zgierza. Faktycznie dziś warunki wyglądały zdecydowanie lepiej niż opisywano je jeszcze dwa tygodnie temu. Czy to przygotowania do jutrzejszej wizyty sanepidu? Niezależnie od zapewnień kierownictwa ośrodka i ich intencji, pozwoleń na prowadzenie działalności nie mają. Karuzela stanowisk w ratuszu w ciągłym ruchu. Wczoraj niespodziewanie z pracy w Urzędzie Miejskim zrezygnował naczelnik Wydziału Inwestycji Daniel Kaparuk. Sam Kaparuk przyznaje, że było to jedyne przyzwoite rozwiązanie, a o powodach odejścia nie chce na razie mówić, bo póki co wiąże go poczucie lojalności względem pracodawcy. Ratusz już taki ostrożny nie jest i wprost mówi, że kiepsko ocenia pracę naczelnika.
Najważniejszy wydział urzędu, ten od którego zależy realizacja inwestycji, zostaje bez szefa. Daniel Kaparuk z dnia na dzień zrezygnował z funkcji i udał się na urlop. Umowa z nim zostanie rozwiązana z dniem 29 października. Co ciekawe, zastępca naczelnika Anna Durlej przebywa na zwolnieniu lekarskim. Jednostka została zatem bez kierownictwa. Daniel Kaparuk naczelnikiem wydziału był od czerwca tego roku. Jego umowa o pracę obowiązywała jeszcze do końca listopada, czyli jeszcze przez półtorej miesiąca. Dlaczego wypowiedział ją przed czasem? Ustępujący naczelnik napisał nam jedynie, że póki co wiąże go podległość służbowa i poczucie lojalności względem pracodawcy, dlatego nie chce zdradzać mediom powodów swojej decyzji. Te ujął w wypowiedzeniu złożonym na ręce prezydenta Grzegorza Sapińskiego. Pan Daniel Kaparuk uzasadnił swoją decyzję współpracą z nową panią wiceprezydent na poziomie, który nie spełniał jego oczekiwań. Zarzucił nowemu wiceprezydentowi miasta Kalisza, który, przypomnę, pełni swoją funkcję od 3 tygodni, brak zainteresowania inwestycjami miejskimi. Pan Daniel Kaparuk, osoba pana Daniela Kaparuka jest postrzegana zarówno przez pracowników urzędu, jak i przez radnych Rady Miejskiej z mieszanymi uczuciami. Radni ponoć nie mogli uzyskać od niego bieżących informacji na temat pracy wydziału. Ponadto Daniel Kaparuk miał nie dokończyć rozpoczętej już w lipcu reorganizacji wydziału. Do dzisiaj poszczególne referaty nie otrzymały od niego zakresów obowiązków. W ogóle wydział 15-osobowy, dodam, podzielił na 5 referatów, czyli jak łatwo sobie policzyć, średnio na referat przypadały 2 osoby plus kierownik. To też wprowadziło chaos w wydziale i mieszanie się kompetencji pomiędzy poszczególnymi referatami i pracownikami. Dlatego prezydent Grzegorz Sapiński przyjął to wypowiedzenie ze spokojem. To, co dzieje się w jednostkach, od których zależą miejskie inwestycje, wyznacznik rozwoju miasta, może budzić bardzo duże zaniepokojenie. Najpierw zastój inwestycyjny miasta zarzucono ówczesnemu wiceprezydentowi Piotrowi Kościelnemu. I to było oficjalnym powodem przyjęcia przez prezydenta jego dymisji. Sam Kościelny absolutnie nie zgadza się z takim argumentem. Były już wiceprezydent Kalisza otwarcie przyznaje, że do dymisji zmusiła go intryga posłów Prawa i Sprawiedliwości, radnych tego ugrupowania i przedstawicieli klubu Tak dla Kalisza. To właśnie radni Tak dla Kalisza wyznaczyli Barbarę Gmerek na stanowisko nowego wiceprezydenta. By było ciekawiej, Gmerek wcześniej wygrała konkurs na naczelnika Wydziału Gospodarowania Mieniem, ale z tej funkcji została zwolniona właśnie przez Kościelnego z powodu słabych efektów swojej pracy. Wówczas zdegradowano ją do stanowiska zwykłego urzędnika. Teraz jest najważniejszym z grona wiceprezydentów i to od niej zależą miejskie inwestycje. Skomplikowane i zawiłe? Tak, nie trzeba chyba mówić, jak personalne roszady, konflikty i intrygi wpływają na rozwój miasta. I to była ostatnia informacja w weekendowym przeglądzie wydarzeń. Już w poniedziałek o 17.15 magazyn miejski. A na dziś to koniec. Dziękuję Państwu za uwagę. Do zobaczenia.